Noc była dla nas bardzo niespokojna, nie dość, że sen zakłócały bardzo silne podmuchy zachodniego wiatru, osiągające w porywach prędkości 90 km na godzinę, to przez region przyszła też burza, która jest nietypowym zjawiskiem jak na tę porę roku. Sprawcą tego zamieszania był niż atlantycki, który nadal sprowadza do nas wilgotne i chłodniejsze powietrze, ale już jutro z południowego zachodu zacznie płynąć to cieplejsze i bardziej suche. Wieczorem pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, będzie chłodniej, ale prędkość zachodniego wiatru już słabnie i w nocy nie przekroczy 30 lub 40 km na godzinę. Jednak od zachodu zaczną gromadzić się kolejne chmury, będzie to następny front atmosferyczny i w strefie tego frontu znów może pokropić się deszcz. Nad ranem termometry wskażą 4 stopnie w Grudziądzu, w Brodnicy i we Włocławku, 5 stopni w Tucholi, w Bydgoszczy, w Inowrocławiu, a także w Toruniu. Niedzielny poranek upłynie jeszcze szaro, na wschodzie też deszczowo, ale z upływem godzin pogoda zacznie się jednak poprawiać. Deszcz zaniknie, pojawią się przejaśnienia, a w godzinach południowych w całym regionie powinno zaświecić słońce. Będzie już pogodnie i znów ciepło. Temperatura wzrośnie jutro maksymalnie do 8 stopni w Tucholi, w Grudziądzu, w Brodnicy, 9 stopni wskażą termometry w Bydgoszczy, w Toruniu, a także we Włocławku, 10 w Inowrocławiu. Zmieni się kierunek wiatru z zachodniego na południowo-zachodni i jego prędkość nie przekroczy już 25 lub 35 km na godzinę. Zmieni się też ciśnienie, to jeszcze rośnie, w nocy znów zacznie spadać. W południe barometry wskazywały 1007 hektopaskali, a tymczasem w poniedziałkowy poranek i przedpołudnie znów poczujemy powiew wiosny, bo temperatura wzrośnie do 10, miejscami nawet do 12 stopni, ale już w godzinach wieczornych na północnym zachodzie zjawią się pierwsze deszczowe chmury, za którymi znów popłynie chłodniejsze powietrze. Do zobaczenia.